Witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną dwójka wspaniałych gości. Dwójka, bo jedna z tych osób ma udział w wydarzeniu, którego dopuściła się druga osoba. Mianowicie są ze mną dwukrotna mistrzyni Polski Michalina Rudzińska. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I człowiek, który no, też grał w Mistrzostwach Polski, ale akurat to pominiemy milczeniem, bo wyszło mu trochę gorzej niż zazwyczaj, czyli jej trener, arcymistrz Wojciech Moranda. Witam cię, Wojciechu. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Jak zwykle w tego typu wydarzeniach zachęcamy do zadawania pytań, choć oczywiście mam jakiś tam pomysł tej rozmowy, postaram się ją jakoś tam w jakimś kierunku ciągnąć, więc najlepiej, żeby te pytania może w późniejszej fazie padły. Także będziemy się starać śledzić czat, ale też jakiś kierunek tej rozmowy sobie wymyśliliśmy, ale zanim właściwie zaczniemy płynąć z prądem, bo tak sobie ustaliliśmy, że będziemy płynąć z prądem, no to pytanie do oczywiście Michaliny. Michalino, czy ty czujesz się legendą? Bo jest nie tak znowu wiele osób, które zdobyły tytuł mistrzyni Polski dwa razy i więcej. Czy czuję się legendą, to może tak bym nie powiedziała. Na pewno na razie czuję się zmęczona i czuję się w totalnym amoku po tym turnieju. Nie do końca wiem, co się wydarzyło i jak się wydarzyło. Nie do końca chyba wszystko jeszcze dotarło, bo tak naprawdę zakończenie było dopiero wczoraj. Dopiero wróciłam do domu, także jestem przeszczęśliwa, wciąż niedowierzająca, ale powoli chyba wszystko dochodzi do mnie, powoli stres schodzi, emocje troszkę schodzą i zaczynam to analizować. I im więcej analizuję, tym jestem szczęśliwsza, także jest naprawdę dobrze. Wojciechu, pytanie do ciebie, to pewnie jeszcze parę razy tutaj zajrzymy w te zakamarki, natomiast zawodniczka jedzie na Mistrzostwa Polski, które rok temu wygrała sensacyjnie. Jakie były twoje oczekiwania jako trenera wobec takiego startu? Czy w ogóle jakieś były, czy jednak podchodzisz na chłodno do tego raczej racjonalnie i mówisz sobie, będzie co ma być, praca została wykonana? Może cofnijmy się faktycznie do roku 2000, do poprzedniego roku, 2022. My zaczęliśmy faktycznie z Michaliną współpracować, tak myślę, że na jego początku trochę. Pierwsze Mistrzostwa Polski Michaliny w Kruszwicy odbyły się w maju tego samego roku, czyli jakby okres tak 5 miesięcy, no to bardzo optymistyczne założenie, że mieliśmy 4-5 miesięcy, żeby się przygotować. No, Michalina była mi znaną już zawodniczką wtedy, no bo przecież z tego co pamiętam, że była mistrzynią Polski do lat 20. Natomiast no, jeżeli powiem, że zakładałem, że zdobędzie Mistrzostwo Polski to jeszcze w takim stylu, jak zdobyła w zeszłym roku, to no, oczywiście, żebym skłamał, tak? Ja miałem takie założenie, że okej, pierwsze Mistrzostwo Polski na przetarcie, oczywiście przygotowujemy się najlepiej, jak się da, natomiast to nie tak, że z marszu można, że tak powiem, podejść i powiedzmy za pierwszym razem, że tak powiem, rozbić bank. No, Michalina oczywiście nawet takiego niedowiarka jak ja zdołała przekonać, że może być inaczej. Natomiast prawda jest tego typu, że oczekiwania były zupełnie inne. Po prostu zagrać dobry turniej, być dobrze przygotowanym, z każdej partii coś wyciągnąć. A wyszło no fantastycznie, prawda? Tylko że też chciałbym dodać, może trochę wybiegając naprzód, że jakby taki kibic patrzący z zewnątrz na całą sytuację, czyli Michalina wygrywa w Cuglach w zeszłym roku Mistrzostwa Polski, potem w następnym roku przyjeżdża po nieco większych przygodach, ale mimo wszystko samodzielnie wciąż wygrywa w tym roku po raz drugi pod rząd, mógłby odnieść wrażenie, że to taka droga kroczenia od zwycięstwa do zwycięstwa usłane różami, podczas gdy nawet czempioni, nawet ludzie sukcesu to raczej kroczą między porażką, lepszym, gorszym występem i te sukcesy przychodzą jako rezultat ciężkiej pracy, czasami też łez, bądźmy szczerzy. I taką historię też w sumie myślę, że powinniśmy, żeby być fair, to kibicom dzisiaj przedstawić. Tak jak to naprawdę wyglądało z jednej strony zza kulis,
a z drugiej strony także jak już doszło co do czego do tego decydującego turnieju. Dobrze to ująłeś, bo właśnie kolejne moje pytanie do Michaliny miało być takie. Przyjeżdżasz w zeszłym roku do Krużwicy. To twoje, jeżeli się nie mylę, były wówczas drugie Mistrzostwa Polski, bo pierwsze miały miejsce w Bydgoszczy. W tej Bydgoszczy prawdopodobnie to był twój pierwszy taki duży turniej. Dostałaś tam, no powiedzmy sobie, lekcję. Może nie manto, ale na pewno to było 9 trudnych partii z dużo wyżej notowanymi rywalkami. Przyjeżdżasz do Krużwicy, masz ostatni bądź przedostatni ranking, nie wiem, możesz to sprecyzować. Na pewno nie należysz do faworytek, a tymczasem wygrywasz zawody z przewagą punktu. No co jest siłą rzeczy no, imponujące, bez znaczenia, czy jesteś faworytką, czy nie. Znaczy, jeżeli nie jesteś faworytką, no to wiadomo, że jest to jeszcze bardziej imponujące. No i tu pojawia się pytanie, bo z Kopciuszka zamieniasz się w Królową Nocy, wszystkie oczy zwrócone na ciebie. Jak się z tym czułaś, jak się odnalazłaś w tej sytuacji, gdzie nazwisko Rudzińska wymienia się ze wszystkimi nazwiskami z czołówki polskich szachów? No ja myślę, że to jest bardzo ważny temat, o którym się bardzo mało mówi, bo jeśli chodzi o takie sukcesy, to bardzo dużo się mówi o tej drodze do sukcesu, o tym, jak do tego doszło. Mówi się o tym, jak o samym tym sukcesie oczywiście bardzo dużo, ale nie mówi się raczej o tym, co się dzieje po tym i o tym, jak trudno jest reagować na coś takiego. I ja też nie zdawałam sobie z tego sprawy. Przyznam, że tuż po Krużwicy ja byłam w takim stanie, że nie zdawałam sobie sprawy. Nie sądziłam, że ja kiedykolwiek w życiu będę mogła jeszcze czuć takie uczucie jak smutek, bo ja byłam w takiej po prostu euforii i szczęściu, że nie sądziłam, że coś złego mi się może w życiu przytrafić jeszcze. Ale też nie uświadomiłam sobie, że zostałam rzucona tak naprawdę od razu na głęboką wodę, bo to było jednak bardzo dużo zmian w życiu. To była zmiana wszystkiego, co znałam. Nagle ludzie zaczęli mnie znać, nagle ludzie zaczęli patrzeć na to, co robię. I myślę, że nie byłam do końca psychicznie przygotowana na coś takiego. Pamiętam, że pierwszy taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że nie będzie tak łatwo, nastąpił już dosłownie 3 dni później, po zakończeniu Krużwicy właśnie. Wtedy odbył się Puchar Polski w Puławach bodajże, czyli taki, no tak naprawdę taki mały turniej dwudniowy, który nie ma takiego znaczenia, nie jest to jakąś wysoką stawkę. A jednak wtedy uświadomiłam sobie już tak powoli, że ludzie na mnie patrzą. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na moje wyniki, zaczęli mnie obserwować, zaczęli patrzeć na to właśnie, czy kolejne turnieje będą takie same jak Krużwica, czy nie. Oczywiście wszyscy mi gratulowali, wszyscy zaczęli podchodzić nawet po zdjęcia, autografy, do czego w ogóle nie byłam przyzwyczajona. I w tym momencie uświadomiłam sobie, że wow, ludzie mnie znają. I zaczęłam na siebie nakładać tak mimowolnie taką presję, że ja muszę coś udowadniać w tym momencie. Muszę udowodnić, że zasłużyłam na ten sukces, że dopiero po zdobyciu tego sukcesu zaczynam udowadniać ludziom, że słusznie go osiągnęłam. Co no już teraz wiem, że nie było dobrym myśleniem i powinnam nie powinnam nakładać na siebie takiej presji, ale jednak to się ciągnęło z turnieju na turniej. Myślę, że z każdym turniejem też było trudniej. Zbliżała się Olimpiada, co było kolejnym wielkim wydarzeniem w moim życiu. Zbliżały się coraz ważniejsze turnieje i było coraz gorzej, tak naprawdę. Szczerze powiem, że było coraz gorzej. Pojechałam na Open w Bydgoszczy, gdzie przez cały turniej myślałam o tym, że zaraz Olimpiada, że gram nie najlepiej, a zaraz będę grać dla drużyny. Na Olimpiadzie samej oczywiście też, no nie powiem, że zagrałam najgorzej, zagrałam tylko 5 partii, ale te myśli były kontynuowane, powiedzmy, ta presja była coraz większa i z każdym turniejem nakładałam na siebie właśnie coraz więcej tej presji, tym bardziej, że niestety w szachach często to działa jak z dominem. Jeśli zagramy ileś złych turniejów z rzędu, to przestajemy w ogóle wierzyć w siebie, w swoje umiejętności, wierzyć w ogóle w to,
że możemy zagrać jakikolwiek dobry turniej już, tak, że coś idzie nie tak i z każdym turniejem jest coraz gorzej i nie naprawia się to, nie idzie to w dobrym kierunku. I myślę, że tak mój cały tamten rok wyglądał. To był mój jednocześnie najpiękniejszy rok w życiu, ale też taki najtrudniejszy pod względem właśnie nakładania na siebie presji, pod względem tego przystosowania się do sytuacji, w której się znalazłam. Także no naprawdę nie było łatwo. I nie wiedziałam, jak w tym roku te mistrzostwa się potoczą całkowicie. Także tak jak ja mówię... Ja się może wtrącę, bo właśnie zaprezentowałbym w tym momencie widzom dokładnie to, o czym mówiłaś, czyli twoje wyniki od zeszłorocznej olimpiady do tegorocznych mistrzostw, przepraszam, od zeszłorocznych mistrzostw Polski do tegorocznych mistrzostw Polski, oto one. I jak widzicie, Michalina zagrała Open w Bydgoszczy, tam minus 27 punktów z rankingu 2315. Olimpiada w Chennai rankingowo było ok, czyli nawet lekki zysk rankingowy przy rankingu 2315, ale no mało partii, więc też jakieś tam prawdopodobnie rozczarowanie, bo wiadomo, mistrzyni Polski chciałaby jednak troszkę więcej zagrać niż bodajże 5 czy 6 pojedynków. Mistrzostwa Europy Kobiet sierpień, jeżeli się nie mylę, 2,287 był ranking Michaliny wtedy, 24,8 oczka stracone. Potem dwa kolejne turnieje, ale zauważcie, że ten ranking Michaliny się zmniejsza, więc te straty rankingowe nadal są dość no, bolesne, czyli pierwsza liga przy rankingu 2289 strata 5,6 punktu, Mistrzostwa Świata do lat 20 przy rankingu 2259 3,2 punktu stracone, a potem były jeszcze właściwie dwa gorsze turnieje, czyli Białystok, tu już ranking Michaliny wynosił zaledwie 2,256 i 23 oczka stracone oraz Capella La Grande 2,232 stracone 20 oczek. No i jakby widzicie, że to jak na giełdzie przy totalnej bessie wszystko leci na łeb, na szyję. Mało kto by w tym momencie uwierzył, że trend się odwróci, chociaż najlepiej było wtedy kupować akcje Michaliny, bo już na Mistrzostwach Europy, gdzie ten ranking sięgnął, no może nie dna, ale na pewno spadł o ponad 100 punktów w porównaniu z tym momentem po zeszłorocznych Mistrzostwach Polski, tutaj wróciłaś, Michalino, do lepszych wyników. 32,5 punktów zyskane. To już jest dobry prognostyk, choć nadal przypomnijmy, że to jednak jest ranking zdobyty z dużo niższego pułapu. Teraz na Mistrzostwach Polski ile dokładnie zarobiłaś? O, na ten moment trudno 50 mi punktów, prawda? 50 około, tak, coś takiego. Wracam pod granicę 2300 chyba, coś takiego. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie również do Wojciecha, bo widzimy wspaniały wynik Michaliny, widzimy, że wpada w ciąg wyników, w których można sobie postawić pytanie, czy ona wie, jak się ruszają figury i co wtedy trener może zrobić, bo szachy szachami, a głowa głową. No i jak sobie z takimi rzeczami poradzić? To chyba każdy, kto uprawiał jakikolwiek sport, mierzył się z momentami kryzysu, rozczarowania, a takie jeszcze, powiedzmy sobie, sinusoidalne swingi są chyba najbardziej trudne do zarządzania nimi. Może ja się odniosę jakby do pewnych tematów, które zostały też poruszone jakby po drodze. Kończą się Mistrzostwa Polski w Pruszwicy na maj. Michalina ma ranking 2315, czyli wykonuje skok o ponad 100 oczek, powiedzmy, w stosunku do tego, co miała poprzednio. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jakby ten sukces był zaskoczeniem dla wszystkich, dla Michaliny takim największym. I teraz Michalina z pozycji właśnie takiej no, jak ja to mówiłem, kopciuszka, staje się na członkinią elity, tak? I jakby do tego trzeba się przyzwyczaić, tak, że
mentalnie. Pierwszy błąd, który wielu zawodników, którzy właśnie wchodzą, jakby przeskakują tak bardzo szybko, jakby z przeciętnego poziomu na poziom taki no, bardzo wysoki, to jest to, że zaczynają się przejmować tym, co kto powie, że tak powiem. A co się stanie, jeżeli ja teraz zacznę słabiej grać? Co kto powie? Pamiętam taką sytuację, że na Facebooku, które jest medium bądź co bądź potężnym dla szachistów, jedna osoba zaczęła się wypowiadać, no bo Michalina wspomniała, że pojechała na ten Puchar Polski turniej, który jest fajną oczywiście imprezą, ale jest turniejem rapidowym, który kompletnie nie ma znaczenia tak naprawdę, tak? I Michalina po prostu jedną z partii przegrała z jakimś zawodnikiem 1900. No i ten pan stwierdził, z tego co pamiętam, tak, że, no, że taka zawodniczka, która przegrywa z 1900, nie powinna jechać na olimpiadę. No i oczywiście rozmawialiśmy na ten temat z Michaliną. Michalina jeszcze była w tej fazie takiej z jednej strony euforycznej, a z drugiej strony takim, że no, studzimy emocje i wracamy do, jakby do właściwego treningu. I ciężko było jej się z tym poradzić. Oczywiście, że tak, bo nagle jest presja, nagle ludzie mają wymagania, nagle ktoś na drugim końcu świata coś mówi i to jest krzywdzące, powiedzmy, dla nas, albo jakoś, w jakiś sposób nie fair, trzeba się nauczyć z tym radzić, tak? I to jest właśnie taka pułapka, bo jeżeli my zaczniemy próbować jakby dopasowywać się do oczekiwań innych ludzi, no to można oszaleć dosłownie w takiej sytuacji. My rozmawialiśmy na ten temat i szybko jakby sytuacja została wyjaśniona, no ale to też jest rola trenera, żeby pewne rzeczy, które trener powiedzmy sam też przeszedł w swoim życiu, dajmy na to, żeby wygasił pewne negatywne emocje i po prostu wyjaśnił, że no, zwycięstwo było bezapelacyjne, tak, zasłużone jest powołanie na olimpiadę, nikt nie ma nic do gadania w tym momencie, tak, Michalina musi jechać i jedyne, co powinna, co fajnie by było, żeby zrobiła, żeby się fajnie pokazała, żeby pokazała swoje najlepsze szachy. A odnosząc się jakby do tych wyników, no to tak jak Michalina powiedziała, no przychodzi, kończy się taki turniej, ranking idzie pięknie do góry, wykres rankingowy wygląda tak, jak Mateuszu byś porównał, jak wykres Coca-Coli z półki giełdowej, tylko do góry, stabilnie do góry, no i nagle Bydgoszcz, minus 30, no i nagle olimpiada, Michalina nie pograła, tak, no i Mistrzostwa Europy Kobiet, minus 30 łącznie z tą ligą, tak, ale to był nasz plan, wprawdzie nie było naszym planem tracenie rankingu, ale jakby prześledzić wszystkie te turnieje pod rząd, to one mają pewien sens. Mianowicie wszystkie są albo turniejami granymi z mężczyznami, albo turniejami granymi na najwyższym poziomie rozgrywkowym, czyli olimpiada, mistrzostwa Europy kobiet i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co powiedziałem Michalinie na samym początku, że jeżeli ty chcesz dobrze grać w szachy, nie ma wyjścia, musisz grać z mężczyznami. Tak? W porównaniu do tam przynajmniej kilku rywalek, powiedzmy, z lokalnego środowiska, Michalina nie boi się grać z mężczyznami. A prawda jest tego typu, że no niestety jakby na to nie patrzeć, mężczyźni, którzy mają 2200, no potrafią pobić kobietę, która ma 2300. Tak? I to jest absolutnie normalna rzecz i przez to ten ranking troszeczkę też cierpiał. Oczywiście moglibyśmy Michalina posyłać na Bundesligę kobiecą, dajmy na to, a jakieś inne jakby kobiece ligi tylko i wyłącznie i ten ranking nie spadłby tak bardzo. Ale też by się nie nauczyła tak bardzo, a jest w wieku, w którym musi się bardzo dużo uczyć oczywiście. Tak? Więc z jednej strony rola trenera jest taka, żeby oczywiście analizować to wszystko i tłumaczyć, gdzie zostały popełnione błędy, ale z drugiej strony to, co ja powtarzam jak mantrę, to, co ja powtarzam też wielu innym studentom, czyli trust the process, czyli zaufaj procesowi. Tak? Po prostu będzie dobrze, w którymś momencie będzie dobrze. Oczywiście w szachach z drugiej strony nie da się przygotować tak pod konkretną imprezę, ale na dłuższą metę jednak trening szachowy to jest pewien taki, że to prędzej czy później ta praca wraca do nas, że prędzej czy później ten skok tej siły gry, ta siła gry się po prostu pojawia. No i mieliśmy trochę też szczęścia pod tym kątem, że te efekty naszej pracy się pojawiały, powiedzmy, no i przede wszystkim indywidualnej pracy Michaliny pojawiały się właśnie w tych najważniejszych momentach, czyli Mistrzostwa Polski Kruszwica i Mistrzostwa Polski Warszawa. Tutaj bardzo dużo mądrych rzeczy powiedziałeś, zresztą no nie dziwne, bo słyniesz z wygłaszania mądrych opinii. Natomiast jak, bo to mnie bardzo ciekawi, jak jesteś, czy byliście w stanie, przekonać się do tego, że ten proces, o którym mówisz, jest prawidłową ścieżką, bo nie oszukujmy się, w szachach i nie tylko w szachach,
ludzie lubią cyferki, tak? Lubimy się porównywać, lubimy patrzeć, o, mój ranking na platformie czeskom skoczył z 732 do 918 i teraz już jestem super koksem i tak dalej. I to tak samo, powiedzmy sobie, to patrzenie na ranking jest charakterystyczne dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Uwielbiamy patrzeć na te cyferki, na te rankingi i jeżeli coś spada, no to chyba powszechne jest takie, ja nawet rozmawiałem z wieloma szachistami, szachistkami, którzy mówili, ja gram zły turniej i ja siebie postrzegam, siebie, nie swoje szachy, tylko ja siebie postrzegam jako osobę, której w życiu nie wychodzi. Jako osobę, która się no jest cienka, bo jej nie poszło, tak? I jak się przekonać, powiedzmy, do zaakceptowania tej sytuacji, do tego, żeby powiedzieć sobie, że moja kariera to nie jest ten turniej, to nie jest to pół roku, to nie jest nawet ten rok, tylko to jest taka jakaś dłuższa perspektywa. Pytanie otwarte, nie wiem, kto pierwszy chwyci za mikrofon. Kto prosi na lepsze, Michalina, chcesz? Mogę. No, ja mam czasami wrażenie, że w ogóle szachy i to jest taka ciągła metoda prób i błędów tak naprawdę, że bardzo trudno powiedzieć, co zadziała w danym momencie, a co po prostu nie działa. I szachy czasem są strasznie niewymierne i to myślę, że każdy szachista wie, że są niewdzięczne, niewymierne i bardzo, bardzo trudno wyczuć, co działa. I niestety czasem jest taki moment, kiedy ja trenuję naprawdę bardzo dużo, jadę na kolejny turniej i tak nie wychodzi po prostu, a czasem dam sobie trochę luzu, odpocznę więcej i nagle wszystko wyjdzie. To czasem bardzo trudno wyczuć i myślę, że jedyne, co mogę powiedzieć, to żeby robić ciągle swoje i próbować. Ja naprawdę chwytałam się wielu rzeczy, głównie próbowałam pracować swoją głową, rozmawiać ze sobą, też z bliskimi ludźmi oczywiście, bo bliscy no, widzieli mnie w tych trudnych sytuacjach przez ten cały rok. Widzieli naprawdę w ciężkich momentach i pomagali i rozmawiali, więc rozmawiałam z ludźmi, którzy wiedzieli, z czym się zmagam, a rozmawialiśmy na zajęciach o tym nieraz na pewno. Rozmawiałam też ze sobą i starałam się swoje myśli nakierować właśnie w tym kierunku, w którym chciałabym, żeby były. I zauważyłam, że właśnie w momencie, kiedy zaczęłam zmieniać swoje nastawienie i myśleć o tym, że to nie jest koniec świata, jeśli turniej mi nie pójdzie i to nie jest koniec mojej osoby i nie jestem, właśnie to nie odnosi się do mojej osoby jakkolwiek, że mi turniej nie wyjdzie i to jest w porządku, bo czeka mnie jeszcze wiele turniejów, w których spróbuję jeszcze raz, czeka mnie jeszcze wiele mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, kiedy będę mogła próbować i kiedy uświadomiłam sobie to w pełni i znowu zaczęłam cieszyć się po prostu szachami i samym graniem, wtedy nagle zaczęło być już lepiej. No, bardzo trudno jest swoją głowę tak nastawić, ale w moim przypadku to nastawienie dużo dało. I zaczęłam i zaczynam wciąż, bo myślę, że to nie jest skończony proces zdecydowanie, ale zauważyłam, że tak, że z moją głową jest dużo lepiej i to zdecydowanie pomogło. Może ja dopowiem tylko takie dwie rzeczy, bo Mateuszu, bardzo ważną rzecz poruszyłeś, mianowicie wielu zawodników nie oddziela jakby swojego życia prywatnego albo poczucia własnej wartości od swoich wyników sportowych i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo pojedziesz na turniej, grasz dobrze, jest super i w ogóle, a na przykład zagrasz bardzo słaby turniej i nagle depresja wpada. Tak? I jeżeli jest to jeden turniej, no to w porządku. Dwa, trzeci turniej to nagle, no nie wiem, no potrafi to pójść w bardzo niebezpiecznym kierunku. Ja to widzę na przykład po niektórych swoich studentach, ja muszę studzić pewne emocje i tłumaczyć, że szachy to tylko jakby pewna część życia, nawet profesjonalnego szachisty. Tak? Na każdego z nas składa się co najmniej parę płaszczyzn, na których funkcjonujemy i to, że nie idzie nam ostatnio na przykład szachowo, to nie znaczy, że automatycznie jesteśmy gorszymi ludźmi i że mamy czuć się gorzej i mamy na siebie patrzeć z perspektywy jakiegoś, nie wiem, niższego poziomu. A kolejna rzecz jest taka, że bardziej w odniesieniu do Michaliny. Z Michaliną o tyle się fajnie pracuje i jakby Michalina ma o tyle przyszłość przed sobą, że jakby w jej przypadku nie ma czegoś takiego jak ego.
nie? Że ego to jest coś, co ma wielu sportowców na, właśnie na najwyższym poziomie i to paradoksalnie potrafi być pułapką dla nich. Mianowicie w pewnym momencie na przykład dochodzi do sytuacji, że nie można na przykład studenta skrytykować, no bo automatycznie spotykamy się jako trener, powiedzmy, z agresją. Dla przykładu, nie wiem, przykład taki, że powiem na przykład studentowi, a w tej partii nie zauważyłeś czegoś tam, a on mi odpowie, a ty ostatnio nie widziałeś mata w dwóch. Na przykład, dajmy na to. Dobra kontra, bardzo celna. Dobra kontra, taka prosto w serce. Nie? Natomiast szczerze, to jakby z Michaliną jest zupełnie inaczej. Michalina wszystko jakby chłonie tą wiedzę, tak więc ja mogę spokojnie ją przekazywać, nie bojąc się po prostu, że będę musiał wikłać się w jakieś, że tak powiem, dodatkowe tematy, które jakby skomplikują naszą trenersko-zawodniczą relację, ale co chciałem powiedzieć, druga rzecz to taka, że jak mi się wydaje, że Michalina sobie trochę poradziła z tym, że po mistrzostwach Polski pewne rezultaty nie były, że tak powiem, najlepsze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy i to było tak, że jak zaczynaliśmy pracować, ranking Michaliny to było 2211 dokładnie, a w takim najciemniejszym, najgorszym momencie po tych turniejach, chyba po tym turnieju we Francji, to było 2212. I tak sobie nawet śmieszkowaliśmy troszeczkę, że no to za ile lat będzie 2300, no nie? Jeżeli tak to dalej będzie szło po prostu. Natomiast prawda była taka, że ja zadałem jedno proste pytanie. Michalina, daję ci możliwość. Oddaję ci te 100 punktów, masz 2315 znowu, czyli twoje ATH, nie, all time high, ale oddajesz tytuł i oddajesz to wszystko dobrego, co cię spotkało dzięki tytułowi przez ten rok, czyli wyjazd do Chennai i tak dalej. No i co wtedy powiedziałaś, Michalina? No, że zdecydowanie nie oddałabym tego za nic, za jakiekolwiek złe turnieje, które się potem wydarzyło. Dokładnie. Chodzi o to, żeby zrozumieć to, co się jakby w karierze sportowej tak naprawdę liczy. To jest taki sukces, którego Michalinie nikt nie odbierze. Mogłaby sobie pojechać na, nie wiem, 5 turniejów, nie wiem, z kobietami, na każdym zyskać po 20 oczek i mieć bardzo wysoki ranking. Natomiast no, to nie dostarczyłoby jej takiej ilości dobra w życiu i takiej ilości, nie wiem, pozytywnych emocji, jak właśnie to jedno zwycięstwo i skutki tego właśnie jednego zwycięstwa dla jej przyszłej kariery szachowej. Tak więc trzeba też wiedzieć, co jest najważniejsze. Może nie, jakieś turnieje mogą nam nie iść, mogą nasze plany nie wypalać, możemy pracować, ale to nie może nie być pozytywnych efektów od razu, ale wiedzmy, że one przyjdą prędzej czy później, nie ma innego wyjścia, statystyka nie kłamie. A druga rzecz jest taka, że bądźmy w stanie docenić to, co już mamy i dzięki temu jakby zdobyć siłę, żeby przejść do przodu. To ja, idąc troszkę w tym kierunku, o czym mówiłeś, tak, zbierając do kupy te informacje, o które się wzbogaciłem, no to powiedzmy, wygląda to tak z mojej perspektywy. Rok temu Michalina zdobywa Mistrzostwo Polski, potem jest inwestycja w kapitał ludzki, czyli granie w turniejach, które są wymagające, z mężczyznami. To nie zawsze idzie rankingowo dobrze, więc no, ten ranking spada, ale w założeniu wiedza rośnie. Natomiast jeszcze tego nie wiemy. Teoretycznie trener wierzy, że jego ścieżka jest prawidłowa. Zawodniczka trenerowi wierzy, ale po cichu mówi, co za głąb, ja bym sobie wolała pograć gdzie indziej. W ogóle może on się na niczym nie zna. Mata w dwa nie widzi, ale tego jeszcze nie wiedziała. Może tak być, mogła podejrzewać już. Mogła podejrzewać, że on się do niczego w sumie ten nie nadaje, ale mu wierzy, bo jest dobrą dziewczyną pozbawioną ego, więc mówi, no kupię tego konia, tego kota w worku, no trudno, niech mu będzie. No i jedziemy na Mistrzostwa Polski. Po tym roku pełnym raczej rozczarowań niż satysfakcji. I jak to wyglądało przed tym turniejem? Zarówno z twojej perspektywy, Michalino, jak i z perspektywy Wojciecha. Bo właściwie w sporcie też zwykło się mówić, że łatwiej jest przyjechać i coś wygrać, niż pojechać i to obronić, co się wygrało. Bo łatwiej jest właśnie skakać z pozycji outsidera, z pozycji osoby, której ludzie nie doceniają, a inaczej jest, kiedy już wszyscy mówią, a to jest ta, co coś potrafi. Tu mamy dużo składników, dużo składowych, które przed tym turniejem na pewno siedziały gdzieś tam w twojej głowie, w głowie trenera też mogły siedzieć. Jak to było? No ja myślę, że w tym roku właśnie bardzo mocno postawiłam na
na swoje nastawienie, na poradzenie sobie z tym, co się dzieje w głowie. Niedługo też przed tymi Mistrzostwami Polski właśnie skończyłam Mistrzostwa Europy, które były no, bardzo męczącym turniejem, ale też pierwszym turniejem od dawna, który poszedł na papierze rankingowo dobrze. Także to był już dla mnie jakiś taki mały znak, że może głowa zaczyna znowu dobrze pracować, że gdzieś myśli znowu zaczynają się układać, bo faktycznie już na te Mistrzostwa Europy same, które właśnie skończyły się bodajże 10 dni przed Mistrzostwami Polski, pojechałam na te Mistrzostwa Europy z takim nastawieniem, że postaram się po prostu nie przejmować. Już to, o czym mówiłam, że postaram się grać z myślą, że jeśli przegram, że dosłownie dużo razy już to powtarzałam, że najgorsze, co się stanie w tej partii, to ją przegram. I świat mi się nie skończy w tym momencie, nie będę gorszą osobą, naprawdę. Przegram, nic się nie stanie. I grałam z takim nastawieniem, starałam się na spokojnie podchodzić, też jak coś nie wychodziło, po prostu to przeanalizować, iść dalej, no i wynik był dobry. Wróciłam z tych Mistrzostw Europy naprawdę zmęczona, także przez te 10 dni postawiłam gdzieś na ten odpoczynek, właśnie na takie przygotowanie bardziej mentalne, oczywiście gdzieś ostatnie przygotowanie debiutowe, powtarzałam sobie, gdzieś śledziłam partię dziewczyn, ale głównie przygotowywałam się mentalnie z takim spokojem. Kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Tak jak w tamtym roku czułam się naprawdę, w tamtym roku muszę przyznać, że czułam się przygotowana szachowo, też psychicznie, jechałam z takim szczęściem, z taką chęcią, to teraz było trochę więcej tych myśli, bo nie wiedziałam, co może się stać, tym bardziej mając tą perspektywę poprzedniego roku w głowie. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, ale postanowiłam, że będę po prostu grać i przede wszystkim nie będę nakładać na siebie tej presji tamtego roku. Nie będę myśleć o tym, że wtedy było tak świetnie, więc w tym roku musi być identycznie albo i lepiej. Nie myślałam o tym, że muszę coś powtórzyć, bo wiedziałam, że to nie będzie powtarzało się co rok, tym bardziej tak jak w Kruszwicy to wyglądało, tak, że to nie będzie coś, co będzie ciągle, więc nie mogę na sobie narzucać takiej presji. I powiedziałam, że po prostu zagram i zobaczę, co się stanie. No i stało się całkiem dobrze. Może ja teraz powiem ze swojej perspektywy właśnie bardziej, bo to jest tak, że zawodnik jakby ma własne myśli, zawodniczka ma własne myśli i jakby własne przeżycia, natomiast to nie jest tak, że trener to tylko trzepie kasiora, tak to ma wszystko gdzieś, tak brzydko mówiąc oczywiście. Nie, to nie jest tak. To jest tak, że trener oczywiście powinien być jak najbardziej obiektywny, bo w momencie, kiedy zaczyna się tak bardzo angażować emocjonalnie, jak sam zawodnik, to ryzykuje utratą obiektywizmu właśnie. Natomiast z drugiej strony, no to też nie byłem nie czułem się komfortowo z tym, że ten ranking tak idzie w dół i w dół i w dół i kolejny turniej, prawda, w dół, w dół. I to czasami ja oczywiście powtarzam studentom jak mantrę, żeby zaufali powiedzmy tej drodze, tak, ale ja nawet trener ma momenty zwątpienia, prawda? Tylko, że to nie tak, że ja coś wątpiłem, tylko że pewne myśli też mnie dopadały na tej zasadzie, że czy pewne decyzje takie incydentalne, które podejmujemy w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski, tak globalnie, czy one są poprawne. No i myślę, że w sumie możemy to powiedzieć, że tak naprawdę jak Michalina jechała na Mistrzostwa Europy, to mieliśmy taki dylemat, czy ma już grać te wszystkie rzeczy, które przygotowywaliśmy, nad którymi pracowaliśmy, czy ma oszczędzać je na Mistrzostwa Europy. No i można powiedzieć, no siłą rzeczy pewnie oszczędzaj, tak, no bo to Mistrzostwa Polski są najważniejsze, ale jeżeli grasz coś, co jest słabsze w twoim repertuarze, to ryzykujesz, że ta pasa negatywna, którą tak bardzo chcesz przerwać przecież, nie? No to ona się przedłuży i to wpłynie z kolei negatywnie na twoje, jeszcze bardziej na poczucie wartości tuż przed ważnym turniejem. Z drugiej strony, no jednak jakby tą pracą nad debiutami, które wykonaliśmy, to była bardzo konkretna praca, ponieważ no my już tak, nie wiem, z tego co pamiętam, nawet 2 miesiące wcześniej siedzieliśmy i pod konkretną rywalkę, konkretne warianty przygotowywaliśmy. Mieliśmy znany skład praktycznie i wiedzieliśmy, że tym kolorem na to, tym kolorem na to. I stwierdziliśmy, że no, głupio by było to zdradzić, więc to było takie trochę zagranie właśnie, dobra, zostawiamy wszystko na Mistrzostwa Polski. I no, oczywiście było to niesamowicie przyjemną niespodzianką dla mnie, że Michalina grając, brzydko mówiąc, momentami jakieś pierdoły na Mistrzostwach Europy, no wykręciła wynik 30 plus 32.
Można się tylko domyślać, co by wykręciło, jaki wynik by ugrała, gdyby grała te rzeczy, które właśnie miała przygotowane na te wszystkie zawodniczki, na mistrzostwach, konkretnie na mistrzostwach Polski, tylko że wtedy no, czar by prysł, no i te zawodniczki byłyby lepiej przygotowane na nie. Tak? Więc to takie dylematy trenerskie bardziej, no bo oczywiście Michalina może powiedzieć bardziej jakby z perspektywy zawodnika, natomiast trener zupełnie inaczej myśli momentami po prostu. Tak? Przyznam, że tak, no jestem zaskoczony tym podejściem, bo ja już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że szkoda mi zachowywać cokolwiek, ale bo raz, że nie przygotowuję się tak twardo jak wy. No, u mnie to 2 miesiące to jest często 2 godziny przed startem, a i to jest dobrze. Ale bardziej chodzi o to, że jakby w szachach tyle się dzieje, że każda fajna idea jest szybko gdzieś tam, w każdej chwili może być znana, rozpoznana, wiedza szybko się przemieszcza. Ale no, imponuje mi to podejście, że na tak ważną imprezę jak na Mistrzostwa Europy można pojechać i oszczędzać na Mistrzostwa Polski, choć z drugiej strony jesteście eksporterami rankingu, chociaż akurat nie w tym wypadku, tak? Ale normalnie to trzeba brać za granicą i oddawać w Polsce, a nie na odwrót, tak? Na całe szczęście tutaj tak nie wyszło, ale ja kiedyś dokładnie taką rolę pełniłem, bo wygrywałem Mistrzostwa Polski, zyskiwałem 20 oczek, jechałem na Mistrzostwa Europy i wszystkim tym potrzebującym 2400 z Izraela, Serbii, Kamerunu, no nie, Kamerunu to nie, ale po prostu rozdawałem, brali szeroką, że tak powiem, szeroki gest miałem. Ale nie o mnie tu mowa. Ja chciałem zapytać Michalinę o jeszcze inną rzecz, bo to się gdzieś przebijało. Oczywiście nie musisz odpowiadać, ale myślę, że warto poznać odpowiedź, bo często widzowie o to pytają. Czy korzystałaś ze specjalistycznej porady psychologicznej, jakiegoś trenera z tego zakresu, czy rozwijałaś to we własnym zakresie, tudzież posiłkowałaś się spostrzeżeniami mentora siedzącego tu z nami w studio? Oczywiście, oczywiście. Przygotowanie mentorskie na zajęciach było psychologiczne, ale jeśli chodzi o taką specjalistyczną pomoc, to nigdy nie korzystałam. Chociaż ostatnio właśnie przez ten ciężki rok myślałam dużo o tym, że może faktycznie by się przydała, bo tak jak mówię, takich trudnych momentów było dużo i widziałam, że to ma coraz więcej wspólnego z głową właśnie, a coraz mniej z szachami, więc myślałam o tym faktycznie. Ostatecznie nie zdecydowałam się, sięgałam po różne źródła, nawet czytałam książki o psychologii sportu właśnie. Dużo mi dały oczywiście też rozmowy, czy z bliskimi, czy na zajęciach. Ze specjalistycznej pomocy nie korzystałam. Wydaje mi się też, że nie ma aż tak dużo specjalistów, którzy są stricte związani z szachami, prawda? I to też może być czasami problemem, bo jednak no, szachy są takim specyficznym sportem, specyficzną dziedziną, w której może czasami szachista po prostu najlepiej szachiście pomoże, tak? Także bardziej w tą stronę szłam, z innej pomocy nie korzystałam na razie. Ale dlatego, że w to nie wierzysz, czy dlatego, że uważasz, że sobie poradzisz? Wyprzedzając odpowiedź na twoje pytanie, ja z perspektywy czasu myślę, że żałuję, że w dobre 10 lat temu, kiedy niektórzy myśleli, że ze mnie coś jeszcze może być, nie podjąłem takiej decyzji, żeby ktoś mi gdzieś tam w sposób, no poparty naukowo, tak, bo jest to konkretna dziedzina, może nie ścisła, ale w której są jak pewne narzędzia, że nie zapytałem o tego typu pomoc. Jak jest w twoim przypadku? Czy uważasz, że to wszystko można rozwikłać we własnym jakby, na własną rękę, czy tego najbliższego otoczenia, czy po prostu też myślisz, że to są, nie wiem, coachingowe banialuki albo coś takiego? Ja wiem, już dostałem kiedyś ochrzan od psychologów, że ja to mieszam, więc ja nie chcę mieszać. Ja wiem, że jest coaching, to jest czarna magia i zło. Ja wiem, że są psychologowie, to są ci Gandalf, wiadomo, Frodo, pierścień i tak dalej. Chciałbym poznać twoją odpowiedź na to pytanie.
Nie, no zdecydowanie wierzę w to, że pomoc właśnie taka specjalistów w dziedzinie psychologii jest zdecydowanie pomocna i to jest coś, co naprawdę może pomóc tym bardziej szachistom. Sama myślę, że kiedyś chciałabym spróbować, bo no faktycznie bardzo dużo, to co też chyba Nepo mówił w po meczu z Magnusem, czy w jednej z ostatnich rund, że wiedział, że to już ma, nie ma nic, to co się dzieje nie ma już nic wspólnego z szachami, tak mi się skojarzyło, to właśnie bardzo często widać na turniejach, że czasem przegrywa się tą partię jednak w głowie, a nie na szachownicy i myślę, że tutaj czasem osoba z zewnątrz, nawet taka obca, może bardzo pomóc, jeśli ktoś nie radzi sobie sam, ale na pewno potrzeba pomocy innych ludzi, myślę tutaj, bo jak człowiek próbuje sam sobie pomóc cały czas, sam ze sobą rozmawiać, to naprawdę można zwariować w swojej własnej głowie, także no to już zależy na pewno od osoby, czy potrzebuje specjalisty, czy wystarczy mu pomoc bliskich, to już jest, zależy od konkretnego przypadku, ale zdecydowanie myślę, że to jest dobry kierunek, żeby nad tym też pracować. A to pytanie skieruję także do Wojciecha w takim razie. Co on sądzi o tej, powiedzmy sobie, formie rozwoju szachowego, czy ogólnoludzkiego? To znaczy tak, zgodzę się ze stwierdzeniem, że 10 tysięcy godzin rozwiązywania zadań czy grania w szachy faktycznie da większy efekt niż 10 tysięcy godzin rozmowy z psychologiem. Natomiast no, znam paru zawodników, którym rozmowa z psychologiem bardzo pomogła, bądź by pomogła. Tak? Jakby ja osobiście, na przykład jeżeli idzie o relację naszą trenerską z Michaliną, ja nie mam formalnego wykształcenia psychologicznego poza tam, nie wiem, 10 książkami o psychologii sportu, które przerobiłem gdzieś tam za mną, są na półce, prawda? Natomiast jakby mam to doświadczenie, że często bywałem w tych samych sytuacjach. Tak, jakby widzę często w swoich studentach, ja widzę siebie czasami w swoich studentach sprzed powiedzmy iluś tam lat. Powiedzmy pewne tematy już przerabiałem, do pewnych wniosków doszedłem i jakby jeżeli wiem, jak się tym zająć, no to oczywiście pomogę. Jeżeli nie wiem, no to pierwsza zasada nie szkodzić, tak, czyli po prostu powiem, może słuchaj, zgłoś się do psychologa sportu, na przykład porozmawiaj. Czasami to też zwykły psycholog może pomóc. Tak? No, w przypadku Michaliny ja myślę, że absolutnie nie było takiej potrzeby w żadnej sytuacji, bo no, bądź co bądź, Michalina choć wygląda na taką, jakby powiedzieć, delikatną kobietkę, no to jednak jest psychicznie bardzo silna. Bardzo silna, tak? Można, jeżeli ktoś zniósł 5 takich ciosów pod rząd, czyli 5 takich, nie wiem, okresów rozliczeniowych, których jest minus 30 średnio, może 5 przesadziłem, 4, tak? 4 takie okresy, no to musi mieć silną psychikę, bądźmy szczerzy, tak? I każdy ma jakby swoją metodę radzenia sobie z pewnymi rzeczami, ale powiem tak, jeżeli załóżmy, że ktoś inwestuje powiedzmy 100 tysięcy złotych w szkolenia swoje szachowe, nie wiem, kupuje jakieś tam książki, kursy i tak dalej i nie wiem, i trenera na przykład wynajmuje, to niech zrobi eksperyment i w jednym roku 5% tego przeznaczy na psychologa sportowego i uważam, że taka inwestycja to akurat byłaby super. Tym dobrym akcentem ten etap rozmowy możemy uznać za zakończony. Ja generalnie myślę, że podpisuję się pod tym, bo wiele lat myślałem właśnie inaczej, że właściwie wielu psychologów po prostu nie rozumie specyfiki szachów i trudno im będzie się do tego dobrać, ale to się zmienia. Są też po prostu psychologowie, którzy gdzieś nawet z tych szachów już wyszli, prawda? Więc wiedzą, jakie to są emocje i realnie mogą pomóc. Przejdźmy może powolutku, chyba że jeszcze wyskoczy jakieś inne... O, mamy tutaj gościa, fajnie. Tak, to po mojej stronie, to jest mój najmłodszy. Tak? Pozdrawiamy najmłodszą latorośl. Przejdźmy może już do Warszawy. Michalina, jesteś tam, czy zmroziło cię? Halo, halo? No... Nie wiem, czy Michalina z nami jest. Jak usłyszała dziecko, to być może wyskoczyła. Wojciechu, ty słyszysz nas? Głośno i wyraźnie, wszystko dobrze. Czyli coś się stało z Michaliną. Nie mam pojęcia co. O, opuściła nas Michalina chwilowo. Mhm. Także mamy tutaj... O, ale już wraca, także poczekajcie chwilę.
Przepraszam, chyba internet mi wyrzuciło nagle, kompletnie. Tak, wyrzuciło ci na chwilę internet, a ja teraz mam rozkminę, bo scena jest... Poczekajcie, krótką sekundkę, muszę to wszystko poustawiać, chyba że chcecie oglądać zamiast Michaliny i Wojciecha zapis partii Oliwii z Michaliną. To ta jedna sekundka i wracamy. Przepraszam. Nie, no to nie twoja wina. No. W każdym razie śmiesznie, bo akurat dziecko się pojawiło, a ty wyskoczyłaś. No, może to światłowodami tak przeszło, że wiecie, zakrzyknął i jakoś tak, nie wiem, przerwało coś, nie, i tak dalej. Nie, no młodemu ciężko wyjaśnić, żeby nie krzyczał, nie? Zasadniczo, że ma 1,5 roku w tym momencie chyba. No półtora. No i ja tutaj wszystko ustawiałem, a teraz masz, babo, placeki, no od nowa. A już ustawiłem scenę na analizę, no. Dobra, Wojciech Moranda jest tutaj. Kurde, znik mi. Moranda, gdzie jesteś? Nie ruszam się. Zamroziłem się. O, tu jesteś, dobra, nie. Bo mi uciekłeś, chamie jeden. Dobra, już jesteś z powrotem. Chyba nas słychać jednak. O, słychać wszystko, świetnie. No dobra, wiedziałem, że coś zepsułem. Dobrze, że bez wulgaryzmów. No nie? Dobrze, że nie byliśmy sobą w międzyczasie. Wracamy. Przepraszam tutaj za... Właściwie to Michalina powinna przeprosić, bo Michalina wymyśliła, że wyłączy się internet i to spowodowało szereg rzeczy, chociaż formalnie wymusił to syn Wojtka, który zaczął krzyczeć. Michalina się przestraszyła i no i poszła lawina wydarzeń, tak jak w efekcie motyla. Natomiast ja chciałem przejść już płynnie do samej Warszawy. Do Mistrzostw Polski. Przyjeżdżasz, pierwsza runda, dostajesz czarne, Monika Soćko, wygrywasz. Druga runda, Oliwia Kiełbasa, wygrywasz. Gdzie, w którym momencie pojawiła się w twojej głowie myśl, a może już, nie wiem, po pierwszym ruchu w partii z Moniką poczułaś moc w swoich pionkach i już wiedziałaś, że one są porobione. Kiedy w twojej głowie pojawiła się myśl, czy w ogóle broniłaś się przed tą myślą, bo też może nie chciałaś tutaj dopuścić do siebie takiej sytuacji, że nagle zaczynasz analizować tabelę, co też bywa przekleństwem zawodników. Jak to wyglądało w twojej sytuacji? Mi wydaje się, że w ogóle ten turniej można podzielić na dwie połowy, tak naprawdę.
bo w pierwszej połowie faktycznie udawało mi się bardzo dobrze iść z tym swoim nastawieniem, z tym, co sobie postanowiłam, żeby właśnie grać w szachy, nie patrzeć na te wyniki, na spokojnie nie bać się tego, że przegram, nie bać się tego, że ludzie patrzą, że ja właśnie sobie jakąś presję zaraz nałożę. I w pierwszej połowie turnieju faktycznie to się udawało, bo czułam, że gra mi się dobrze. Bardzo mnie to cieszyło, bo jednak dawno nie miałam aż takiego uczucia, że gra mi się dobrze, że daje mi to radość, że gram też szybko, pewnie. Ufałam sobie w tych partiach. No, wszystko szło dobrze, przygotowania też działały, także no, lepiej być nie mogło chyba. W drugiej połowie zaczynały się już pewne przeszkody, a myślę, że to wynikało właśnie z tego, że koniec turnieju był coraz bliżej i jednak siłą rzeczy im bliżej końca, tym trudniej nie patrzeć na te wyniki, prawda? No za każdym razem tak to jest, że człowiek jest taki stały w swoim nastawieniu, ale jak już gdzieś zaczynają się takie obliczenia, to troszkę się gdzieś zaczyna to wszystko sypać albo być po prostu trudniejsze. No i gdzieś w tej drugiej połowie turnieju, kiedy już zaczynałam być tą liderką, dalej starałam się o tym nie myśleć, ale jednak gdzieś te myśli są, no, że jak tam wygram kolejną partię, a kolejną zremisuję, to już ten medal powinien być i tak dalej. No gdzieś te myśli jednak idą. I właśnie w momencie, kiedy przegrałam swoją pierwszą partię w tym turnieju z Klaudią, to chyba trudno mi było na to zareagować i te partie stały się strasznie chaotyczne, co myślę, że było widać. Ale na szczęście, tak sobie kanalizowałam to potem, to zrozumiałam, że w pierwszej połowie zrobiłam sobie bardzo duży margines błędu, który mi pozwolił jednak dokończyć dobrze ten turniej. No i na szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale niestety gdzieś te myśli już pod koniec szły nie tam. No i troszkę szczęścia jednak było w tym wszystkim, myślę. Czyli można powiedzieć, że ta druga część turnieju, która była, no tak jak mówisz, no w najlepszym razie chaotyczna, było to spowodowane jakąś tam presją, powiedzmy, wynikającą z sytuacji w tabeli, tak? Myślę, że w jakiś sposób tak. No na pewno też i rosnące zmęczenie, bo jednak to jest turniej, na którym człowiek się stresuje, bo jest to ważny turniej. Więc ten cała rutyna turniejowa już męczyła, także i zmęczenie, i stres, i właśnie gdzieś troszkę myśli o tym wyniku, że znowu idzie to w dobrym kierunku i szkoda to popsuć naprawdę. No to wszystko dawało efekt takiej już coraz mniej równej gry niestety. To jeszcze dwa pytania, potem możemy rzucić okiem na część szachową, zobaczymy co z tej części szachowej wyjdzie, ale gadanie o szachach bez szachownicy jest trochę, no, może nie zakazane, ale mimo wszystko powinniśmy. Więc pierwsze pytanie takie. Kiedy był moment, że powiedziałaś sobie, że już na pewno ten złoty medal będzie twój? Czy w ogóle nie było takiego momentu? Czy właściwie jest to powiązane z drugim pytaniem, kiedy patrzyłaś na partię Kaszlińska-Goraj, gdzie w przypadku wygranej Aliny grałabyś dogrywkę. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Kiedy pojawiła się ta myśl, że znowu złoto jest twoje? Czy właśnie jeszcze w tej części, kiedy grałaś, taka myśl była? Czy ona się dopiero zbiegła w czasie z tym, jak Alina nie wykorzystała szans całkiem niemałych, myślę, w partii z Barbarą Goraj? Ja myślę, że mam złoto pojawiła się dopiero w momencie, kiedy już miałam to złoto, czyli kiedy Alina i Basia podały sobie ręce, bo wcześniej miałam w głowie chaos. No już przyznam, że taka atmosfera też trochę panowała na sali gry tak przed ostatnią partią, czy przed dwoma ostatnimi. Oczywiście tam presja była coraz większa, takie napięcie, ale widać było już po dziewczynach, że dziewczyny dzieliły się na te, które miały już dość turnieju, bo im nie szło, i na te, które miały dość turnieju, bo po prostu była presja tak wysoka i były tak zmęczone stresem, że już chciały to skończyć. Także widać, że wszystkie były i zestresowane, i zmęczone, w tym ja. I
Przyznam, że nie myślałam w trakcie ostatniej partii. Wiedziałam, że no, tylko wygrana daje mi takie no, pewne 100% złoto, ale też nie myślałam o tym, żeby grać na siłę na wygraną. Remis mnie szczerze mówiąc bardzo, bardzo cieszył. Po prostu cieszyłam się, że już koniec tego stresu, koniec presji i że mam przynajmniej ten medal zapewniony, który i tak był dla mnie czymś wow. I potem pozostało tylko obserwowanie partii Aliny, co oczywiście też dostarczyło dużo stresu, bo byłam już przygotowana. Myślę, że razem tutaj z Wojtkiem też byliśmy już przygotowani na dogrywkę tak 100%. Także byłam bardzo zaskoczona, jak to się skończyło, ale też szczęśliwa. Potem rozmawiałam też z Aliną, ona sama mówiła, że też szczerze była szczęśliwa, że nie musi tych dogrywek już grać, że ten stres się już zakończył, że możemy to po prostu skończyć. No i skończyło się akurat całkiem dobrze. No jakby z perspektywy trenera to zawsze śmiesznie, że znaczy śmiesznie, tak, no, tak pozytywnie, jakby eustresowo to się mówi, że tak pozytywny jest stres, że jest godzina 17.30 z tego co pamiętam i Michalina, czy 17, przepraszam, kończy partię. No i od razu telefon do Michaliny, no i mówię, dobra, no zakładamy, że Alina jednak wygra tą partię, bo jednak atak, grała na wygraną, prawda, atakowała. No to co robimy? No to szybki przegląd tego, co tam Alina gra. No to na Francuza to, a mamy to, dobra, na tam chyba zdaje się na rosyjską mieliśmy coś tam, no to, bo dobra, no to fajnie. A co tam na tego Berlina wratnego, bo tam grały już dziewczyny ze sobą chyba w trzeciej rundzie właśnie berlińską. A to jej wrzucimy, tak? Masz te pliki? Nie. A no to już masz, no to wysyłamy na maila, prawda? No i to jest jakby taka, no to jest jakby rola trenera, tak? Dostarczyć opracowania, uspokoić, powiedzieć jak ma się nastawić, tak? Oczywiście wszystkie te warianty, które mieliśmy przygotowane, były z gatunku tych wrednych bardzo, tak? Takich, że no dopasowanych do 15 plus 10 powiedzmy tempa, tak? No bo nie wyobrażam sobie wrzucić w Michalinie jakiś skomplikowany system gdzieś tam, nie wiem, we Francuzie, o jakiś tam daleki wariant Winawera, prawda? Dajmy na to tak na taki moment, tylko coś takiego, czy mi się zaskoczy przeciwniczkę, zwłaszcza, że chyba antycypowaliśmy to, że jakby Alina jeszcze będzie grała no, 2 godziny dłużej. No i sytuacja jest taka, że jest godzina 17, Michalina już praktycznie prawie, że jest w drodze do hotelu, tak? A o 19 przewidujemy, że Alina skończy, więc nawet nie będzie wracać do hotelu. Może się skonsultuje z Radkiem, który to Radek przecież też gra dogrywkę, więc nie będzie w stanie jej za bardzo pomóc w międzyczasie. Czyli Michalina, no poza tym, że obiektywnie no, nie jest lepszą zawodniczką niż Alina siłą rzeczy, no to jednak ma przewagę tak zwanego momentum, nie? Czyli jakby tej chwili po prostu w tym momencie, że będzie bardziej wypoczęta, że będzie lepiej przygotowana. Ja byłem absolutnie miałem pozytywne nastawienie do tego stopnia, że jak się okazało, że Alina ostatecznie, że tam Basia Goraj ustawiła tą twierdzę ostatecznie, to oczywiście z jednej strony eksplozja radości, ale z drugiej strony taki zawód w stylu, kurczę, no zobaczyłbym sobie tą dogrywkę, nie? Jak to wyjdzie, bo trzeba też dopowiedzieć, że wiele tych rzeczy, które jakby Michalina ma już doświadczenie z Aliną pod tym kątem, że grały przecież Super Puchar Opolski w Bydgoszczy w zeszłym roku i oczywiście wynik na pierwszy rzut oka z zewnątrz nie napawa jakby optymizmem, no bo to było 5-1, prawda, ale jakby się przyjrzeć, jak ten mecz się toczył, to uważam, że to 5-1 to nie było tak do końca, że tak powiem, zasłużony wynik. I miałem takie poczucie, że ta dogrywka może być właśnie takim fajnym jakby rewanżem za ten super puchar. No i to tak jak mówię, z jednej strony super, że udało się bez dogrywki, bo to, no, ty Mateusz i ja wiemy, jak to są bardzo wyniszczające, a z drugiej strony, no kurczę, taki niedosyt został, że kurczę, te wszystkie fajne idee, które mieliśmy tam przygotowane, takie wyjątkowo wredne oczywiście, no to no, może innym razem wykorzystamy, powiedzmy tak. Właśnie dobrze, że skręciłeś w tym kierunku, bo takie też było moje pytanie, że zbliża się potencjalna dogrywka z Aliną, w głowie jest wynik z Bydgoszczy, gdzie pozycje nie były często złe. Pamiętam, że w co najmniej jednej czy dwóch partiach to wynik mógł i powinien być zupełnie inny, a wtedy to nie byłoby 5-1, tylko na przykład nie wiem, 3-3 czy 3,5 czy coś takiego. No ale siłą rzeczy, takie rzeczy gdzieś tam z tyłu głowy są. No i jak ty do tego podchodziłaś? Czy po prostu mówisz, no super, że doszłam do tego miejsca i gramy dalej, czy jednak tak mu troszkę strach, bo to jednak zawodniczka
numer 1, poziom 2500, ścisła czołówka światowa i tak dalej. Czy to dla ciebie była raczej okazja zmierzenia, potencjalna, no bo do tego nie doszło, tak? Ale na pewno już musiałaś zmierzyć się z tymi myślami, no bo to było tak naprawdę 50-50, a może nawet bardziej niż 50-50. Jednak zakładamy, że mająca przewagę zawodniczka 2500 raczej pokonuje zawodniczkę 2150, nawet jeżeli Barbara gra już dużo lepiej niż 2150. Także co w twojej głowie się działo w momencie, kiedy ta dogrywka no była na horyzoncie, poza tymi oczywiście przygotowaniami, które wredny Wojtek już tam przygotowywał? Ja przede wszystkim czułam się, jakbym pierwszy raz od 9 dni mogła normalnie już oddychać po tej partii. Bo wiedziałam, że może być ta dogrywka, ale wiedziałam, że to jest też tak dogrywka, w której mam pewne srebro, czyli taka, w której jest już super, a może być po prostu jeszcze bardziej super. Także sytuacja bardzo przyjemna. Oczywiście byłam zmęczona i raczej mimo wszystko nie chciałam grać tej dogrywki, ale też nie myślałam o niej jako o czymś tragicznym, tylko właśnie no, cieszyłam się, że już mam coś pewnego. Chciałam walczyć oczywiście o wszystko, to nie tak, że już rezygnacja, ale cieszyłam się, że mam cokolwiek zapewnionego, bo też przed tą ostatnią partią no, pozycja w tabeli była tak o tyle nieprzyjemna, że mogłam mieć coś pomiędzy pierwszym miejscem a czwartym, tak? Czyli mogłam równie dobrze skończyć bez medalu przy niektórych ustawieniach wyników, także przyznam, że to była stresująca noc przed tym i gdzieś było te całe apogeum stresu w tym momencie i ja się cieszyłam, że już osiągnęłam coś, jeśli będzie to grywka, to ją zagram i będę walczyć, ale już bez stresu, już na spokojnie, już mam coś, także było dobrze, mogłam oddychać. No i tym może akcentem, że złapałaś oddech po 9 rundach, skończymy tą część zupełnie nie szachową, chociaż jak dla mnie najciekawszą, nie wiem, im jestem starszy, tym bardziej lubię mówić o szachach naokoło niż o samych ruchach. Nie wiem, to może właśnie efekt wieku. Podesłałaś mi tutaj właściwie zapisy partii, chyba bez analiz, ale to nie ma większego znaczenia wybranych partii. Zaczniemy od partii z Oliwią. Mam nadzieję, że tym razem kamery mi nie wysiądą, chociaż no, jeżeli coś nie działa, to jest moja wina, także pamiętajcie, wiecie kogo winić. Mam nadzieję, że wszystko widać. No i to jest runda numer 2. Wygrałaś w pierwszej rundzie z Moniką, siadasz do Oliwii. No i tu idzie niesamowita teoria. W którym momencie wasze przygotowania się skończyły i czy to był wariant, którego się w ogóle spodziewaliście? Tak. No myślę, że to było oczywiście coś, czego się spodziewałam. Tym bardziej właśnie, że Oliwia bardzo często gra ten advanced wariant z H4. I przygotowaliśmy właśnie do H6, który jest bardzo ciekawy, mniej popularny, ale teoria jest bardzo dzika i bardzo daleka. I nie jestem pewna, jak wyglądało oczywiście z perspektywy Oliwii przygotowanie i do którego momentu ona to znała, do którego pamiętała, gdyż wiem, że no myślała trochę nad tymi ruchami, ale nie wiem, ile w tym było właśnie przypominania, ile wymyślania. Ale tu akurat no, wszedł wariant, który pamiętam chyba najlepiej z tego, także tu miałam też szczęście, bo przyznam, że wszystkiego mogłam nie pamiętać dobrze w tamtym momencie. A w którym dokładnie miejscu to się skończyło? Bo tutaj zobaczmy ruch H4 w czwartym posunięciu. Bardzo można powiedzieć taki topowy wybór w obecnych czasach. Tutaj białe tak tylko informacyjnie mają bardzo szeroki wachlarz możliwości. Można grać skoczek F3, można grać skoczek C3, można od razu grać G4, można grać spokojniej. Jest szereg różnych możliwości. Natomiast H4, H6, G4, goniec E4, to wszystko rozumiem było przez ciebie znane. Tak, mi tak naprawdę teoria się skończyła w 17 ruchu, 18, bo Oliwia troszeczkę zeszła
wszystkiego, ale dostałam też przyjemną pozycję, także tak. Może ja trochę dopowiem, ponieważ ja jestem tym takim spiritus movens troszeczkę, że tak powiem, tego wariantu. Jakbyś mógł przyjechać do 17 ruchu, Mateuszu, od razu. Albo wiesz co, na początek nie, może na początek do 14. Mógłbyś pokazać 14 ruch? Tak, to na razie próbuję zastanowić się, w jaki sposób mogę zrobić, żeby jednocześnie były kamery i jednocześnie mógłbym przestawiać ruchy. Póki co mi się to nie udaje, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Do 14 ruchu spróbuję tutaj przeskoczyć, także przeskoczmy do 14 ruchu. 14 ruch jest tutaj. No, to jest 14 ruch, tak? Dokładnie tak. I tutaj dotychczas grano przede wszystkim koń D7. No, wszyscy bali się oczywiście ruchu Hetman C8 ze strony białego. Natomiast podczas jednych moich treningów z bardzo znanym streamerem ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Levi Rosman, wtedy, kiedy jeszcze próbował zostać arcymistrzem, chciał zostać arcymistrzem, to on zapytał się mnie, czemu tu nie można by zagrać takiego ruchu jak goniec C4, zwłaszcza, że koń D7 prowadzi do problemów z damą H5, G6 i ten goniec byłby zamurowany na H7. No i ja tak na pierwszy rzut oka mówię, zbyłem to i mówię, no nie, no bez sensu, tak nie można pozwolić na hetman C8, prawda? Natomiast potem, jak zacząłem analizować, to musiałem mojemu studentowi oczywiście rację przyznać, bo jeżeli teraz przeskoczysz do ruchu z kolei 17, już wieża H2, wieża C8 już zagrane. To tutaj można by przyjąć taki aksjomat, że no kurczę, mamy pionkę mniej, tak? I jeszcze w dodatku zagraliśmy spokojny ruch wieża C8 i jeszcze przeciwniczka może zbić na C6 drugiego pionka. Natomiast prawda jest tego typu, że co ma znaczenie dla oceny pozycji, to jest jednak kontrola białych pól. I to jest taka gra z jednej strony bardzo długa. O Jezu, przepraszam, poczekaj, zrobiłem nie tą scenę oczywiście. Z jednej strony, ja tylko będę kontynuował, z jednej strony możemy mieć tego typu pozycji pionka mniej, ale z drugiej strony jakby długofalowa ta rekompensata w postaci kontroli no, powoduje, że nie mamy się czego bać po prostu, tak? No i analizy my mieliśmy jeszcze bardzo, bardzo głębokie, tak? Ten plik jest jeszcze tam 10 ruchów spokojnie do przodu w wielu odgałęzieniach, natomiast kwestia jest tego typu, że Oliwia troszeczkę ułatwiła zadanie, ponieważ zareagowała tak, jak każdy rozsądny zawodnik by zareagował w przypadku zaskoczenia, czyli po prostu zaczęła uciekać w stronę bezpieczeństwa, prawda? Czyli wymieniła na D7 dwa razy, no ale dzięki temu także czarne dostały wygodną pozycję. To, że potem tam trochę się bardziej skomplikowało, to jest oczywiście inna historia, natomiast suma summarum na przygotowanie weszło i ja jak też patrzyłem z mojej perspektywy, powiedzmy, bo wprawdzie sam grałem swój turniej w międzyczasie, więc nie miałem czasu za bardzo coś nam pomagać, ale jak patrzyłem z mojej perspektywy, to wyglądało jakby wszystko chciało się, jakby los chciał nam pomagać, bo po prostu wszystkie nasze przygotowania, to o czym my rozmawialiśmy przed turniejem, wszystko po prostu wchodziło. Bo i ten Budapeszt z Moniką w pierwszej rundzie, to w sumie jestem tylko koncepcyjnie, że tak powiem, autorem tego, ponieważ jakby to jest element naszych przygotowań właśnie na Super Puchar Polski na Alinę. To nie weszło wtedy, no ale zostało na przyszłość, prawda? Jest temat oczywiście tego Karokana, tutaj bardzo rzadkiego wariantu takiego, który tego goniec E4, no nie wiem, czy Oliwia miała szansę się na to przygotować tak naprawdę. No i trzecia runda, no to także, no jakby w moje przygotowanie, powiedzmy ten Berlin, powiedzmy S4, obiektywnie w Berlinie nie ma przewagi, no ale gra była normalna, partia była normalna i nie było jakiegoś większego tam zagrożenia gdzieś tam powiedzmy po drodze, więc remis z taką zawodniczką jak Alina, no to jest oczywiście super. Jak ja widzę, że los nam sprzyja, to już jestem dużo spokojniejszy, tak, że jest szansa, że ten trend się utrzyma i faktycznie tam do końca turnieju to tak 5 na 6, a chyba 5 partii to było tak, no znam to skądś. Jakbym kiedyś sam to, nie wiem, przypadkiem analizował, gdzieś przypadkowo oczywiście zupełnie, prawda? Więc element szczęścia, który był powiedzmy w wielu partiach, właśnie w przypadku Michaliny polegał na tym, że te przygotowania potrafiły wchodzić, tak? Ja się nawet śmiałem, że fajnie, że przynajmniej komuś wchodzą moje własne przygotowania, w sensie, że mnie jakoś ostatnio w ogóle nie wchodzą, no nie? Przynajmniej Michalinie zaczęły wchodzić, ale tak poważnie, no to tak naprawdę jakby ja bym podsumował ten turniej z dwóch perspektyw. Z jednej strony to, że te przygotowania bardzo ładnie wchodziły i był ten handicap, była to pomoc, ale z drugiej strony, że w momentach krytycznych
jakby ta karta, tak jak na przykład właśnie partia z Basią Gorej, no to ta karta też potrafiła się przepięknie właśnie odwrócić, tak? No, ja przyznam się bez bicia oczywiście, że ja uważałem, że ta partia zostanie przegrana oczywiście w takim najgorszym momencie, gdzie Basia miała pionka więcej, prawda, i kontrolę pozycji i jeszcze wszystko, no siła złego na jednego, a mimo wszystko Michalina potrafiła to wyciągnąć. I w takie zawsze sobie zadaję pytanie, czy to jest czysty but szczęścia, czy to jest bogini Kajsa, która gdzieś tam miesza za kulisami, czy to jest jednak zawodnik? Czy element szczęścia to wciąż jest jakby element wyszkolenia zawodnika? W przypadku Michaliny ja stwierdzam, że to na pewno jest to drugie. Ale to jest ciekawa rzecz, o której mówisz, bo tak jak mamy tutaj przed oczami pozycję z partii właśnie Oliwii z Michaliną, to jedną rzeczą jest praca, którą wykonujemy. W szachach ona jest wyjątkowo taka niewdzięczna, bo można być taką osobą, która, tak jak na przykład ty, Wojciechu, właśnie powiedziałeś, pracujesz bardzo dużo, masz ogromną wiedzę debiutową, no ale zawodnicy z drugiej strony szachownicy nie chcą współpracować, co partię na przykład nie wchodzi ci debiut. A tutaj to jest właśnie taki ukryty element szachowego szczęścia, można powiedzieć, gdzie ciężko pracujesz, ale na przykład w jednym turnieju masz kumulację, że właśnie trafia się dobrze wariant budapesztański z Moniką. Ja myślałem, że wariant budapesztański jest w ogóle niegrywalny specjalnie czarnymi, a tu się okazuje, że może jest. Wchodzi do 18 ruchu, czy no do już takiej dość dobrej, głębokiej pozycji partia z Oliwią. No i jeszcze mówiliście, że w innych partiach też to dość dobrze działało. Także jeżeli mówimy czasami w szachach o szczęściu, to w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że to właśnie to jest takie szczęście, ale to jest szczęście, na które trzeba sobie zapracować, prawda? Nie, oczywiście. Znaczy, no, szczęście ma różne oblicze. Weźmy na przykład twojego gościa, którego będziesz miał przyjemność jakby no, przedstawić jakby widzom za 45 minut teraz mniej więcej. Tak? Jakby spojrzeć takim okiem zupełnie obiektywnym na pierwsze cztery partie Bartosza z Mistrzostw Polski, no to trochę pod kątem jakby pozycji, które ustawiał, no to oczywiście obraz nędzy i rozpaczy, bądźmy szczerzy, prawda? Ale zawodnik potrafi wyciągnąć coś takiego. Zawodnik z czterech kompletnie przegranych pozycji potrafi wyciągnąć 3-1. To są umiejętności. To nie jest łód szczęścia. To są po prostu umiejętności, lata doświadczeń. On po prostu wie, co zrobić, żeby maksymalizować swoje szanse na uratowanie danej pozycji. Tak? Więc ja osobiście nie wierzę w przypadki. Tak? Więc jakby czy to patrzę na partię Michaliny, że potrafiła uratować tą partię z Basią Gorej, czy patrzę właśnie... Dałem przykład tutaj bardzo dobry, uważam, Bartosza, no to jednak to są umiejętności. Tak? Ja tutaj bym odnośnie umiejętności wstawił pozycję w partii z Jolantą Zawadzką, bo no to była partia, tutaj Michalina grała białymi, która miała no, gigantyczne przełożenie na wyniki w tabeli. Dla Jolanty zwycięstwo mogło oznaczać marsz w górę tabeli. Zresztą Jola chyba była zawodniczką, która najwięcej punktów oddała, bo przegrała z Moniką kompletnie wygraną pozycję, miała na jeden ruch, na wyciągnięcie ręki punkt z Klaudią Kulon. No i tutaj też się działo. Nie można powiedzieć, że Jola musiała tę partię wygrać, ale na pewno nie było to nierealne momentami. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, Michalino, w tym pojedynku? Właśnie też zdecydowałam się dać tę partię, bo uważam, że ona była jednym z takich trudniejszych momentów mimo wszystko w tym turnieju. To był taki dzień, kiedy jakiś mnie troszkę złapał, wydawało się, kryzys po przegranej właśnie z Klaudią. Jeszcze nie byłam w stanie tak w pełni się pozbierać, że była taka dobra pasa i nagle była tak nieprzyjemnie przegrana partia. Stąd wybrałam też trochę dziwny debiut, po którym stanęłam właśnie tak jak widzimy na szachownicy, bardzo nieprzyjemnie. No czarne dostały wszystko, co mogły dostać. Tak, stoję źle, przed chwilą przegrałam partię, widzę, że ryzykuję, że białymi przegram znowu kolejną partię z rzędu, a wiedziałam, że wtedy może to wszystko się po prostu posypać. I to był moment, kiedy w trakcie partii musiałam sobie uświadomić, że to jest czas, żeby
komplikować, żeby ratować się i żeby jakoś zareagować, żeby nie kończyć turnieju przez to, że mam zły dzień i zagram kolejną partię jeszcze gorszą niż poprzednią, tak? I dlatego dałam też tę pozycję, która była taka trochę krytyczna, bo właśnie Jola zagrała F5 i tu był moment, kiedy wiedziałam, że jak ja nie zrobię czegoś trochę dziwnego, nie pokomplikuję tutaj rzeczy, to po prostu to się zaraz skończy, tak? Tu pion na F2 jest słaby, linia F się otwiera. Ja nie wiem, co robią w ogóle moje figury w tym momencie, także to był moment, żeby coś komplikować i myślę, że to się dobrze udało w tej partii. No właśnie, bo tutaj jakieś straszne rzeczy zaczęły się dziać. Ty zagrałaś G3, Jola zagrała FE4, Hetman G2 i tutaj, no prawdę mówiąc z perspektywy Joli, przyznam, że ta decyzja o biciu na D3 jest trochę no szokująca. Co poczułaś, kiedy ona zdecydowała się na taką akcję? Szczerze to spodziewałam się tego poświęcenia, akurat chyba najbardziej w tej pozycji. Ależ te kobiety grają. W ogóle, Wojciechu, czy ty byś rozpatrywał tutaj oddanie figury? Ja powiem tak, jakby ktoś do mnie podszedł na sali gry i powiedział, twoja studentka gra taką pozycję białymi, że tam oddała gońca, nie dojrzała na B3 z debiutu, prosto też dała sobie zniszczyć strukturę i tak dalej, to bym kolesia złapał za fraki, jaka studentka? Nie mam studentki. Ale poważnie, no to oczywiście to trener też to przeżywa, tak? To bo pierwsze myślę jest takie spojrzenie z odrazą, prawda? O nie, no bo to ciężko w ogóle to potem wygrać. No bo jak się wychodzi jakby z debiutu z takim jakby handicapem, no to jest po prostu totalna masakra. Ale no muszę pochwalić na pewno proces myślowy Michaliny w tym momencie, bo jeżeli zawodnik widzi, że jakby tendencja, która się utrzymuje, jest negatywna, im dłużej ona trwa, tym gorzej dla nas, no to nie możemy czekać, musimy po prostu zacząć, jak to by nasz ulubiony Cestafito powiedział, hachmęcić, prawda? Więc tutaj Michalina to właśnie zrobiła i pewien taki drobny chaos chociażby przez chwilę wprowadziła w pozycji, który no Jolę troszeczkę skonfundował, podejrzewam, tak, w tym momencie, bo jakby najgorszy dla zawodnika, który pewnie realizuje przewagę, jest to, że nagle zaczyna się coś zmieniać. To nie musi się zmieniać w złym kierunku, tak? Może się nawet zmieniać w dobrym, ale jest jakiś chaos, tak? Jakby to jest poczucie, że się wymyka sytuacja spod kontroli. To, że ona dalej jest świetna, ale no jest bez kontroli, jest taka sytuacja, prawda? Więc ja podejrzewam właśnie, że to mogło się wydarzyć. Mnie właśnie troszeczkę szkoda jakby Joli pod tym kątem, że my w życiu mieliśmy wspólnie parę treningów i ja uważam, że ona zasługuje na zdecydowanie więcej z perspektywy tego, jaką ona jest zawodniczką i też z perspektywy tego, jaką pracę wykonuje. Natomiast właśnie to jest taki przykład, że można pracować ciężko, grać dobrze, a ranking po prostu idzie w dół przez jakiś czas i pytanie brzmi, czy przetrwamy mentalnie do momentu, w którym po prostu karta się odwróci, bo jeżeli my się po drodze poddamy po prostu, to może się okazać, że nie dotrwamy jakby mentalnie właśnie do momentu, w którym wyniki się poprawiają i można wrócić właśnie na ten właściwy poziom. Jak dla mnie Jola, nie wiem, czy mogę tak obgadywać, ale powiem szczerze, że dla mnie to Jola to jest właśnie taka zawodniczka, która zasługuje na 2450 co najmniej od wielu, wielu lat. Dla mnie zawsze to była taka podpora reprezentacji, natomiast no tak jak mówię, no trochę mało szczęścia, właśnie ten element szczęścia, który ciężko uchwycić, ciężko tak zdefiniować po prostu, też jak obserwowałem jej partię na Mistrzostwa Polski, to właśnie mi było przykro, że wiem, że zawodniczka zasługuje na dużo, dużo więcej, tak, a właśnie ten wynik no powinien być znacznie, znacznie lepszy, no ale z jakichś powodów nie jest, tak. To już są niestety problemy Joli. Ja jako jej kolega klubowy podpisuję się dokładnie pod tym, co ty powiedziałeś. Świetna zawodniczka, ale z jakimiś tam swoimi demonami. Każdy, kto gra poniżej swoich umiejętności, jakieś tam demony pozaszachowe ma. A my jeszcze przejdźmy troszkę dalej do tej partii, no bo to był istny roller coaster, czyli tutaj w tej dramatycznej, nietypowej sytuacji Jola decyduje się oddać gońca. Pozycja się bardzo mocno komplikuje tak naprawdę. Właściwie to jest pozycja z cyklu, no o co chodzi i kto i co chce, bo przyznam się szczerze, no nie mam pojęcia. W którym momencie ty myślałaś, jak w ogóle oceniałaś tę sytuację?
Właśnie tak jak zaczęłam już mówić, że całkiem spodziewałam się tego poświęcenia figury w ogóle, bo sama ruch Hetman G2 zauważyłam dopiero jak pionek na E4 został zbity i zaczęłam właśnie myśleć, że Hetman G2 może być ciekawe, bo teraz czarne mają taki trochę nieprzyjemny wybór, albo oddać tę figurę, albo dać mi zbić na przykład na E4 pionkiem, gdzie już ten odstający pion na D6 robi, ma znaczenie, tak, i już ta pozycja zaczyna jakoś wyglądać. No i Jola właśnie zdecydowała się na coś, co wyglądało bardzo dobrze, ale jak analizowałam to, myśląc właśnie, licząc Hetman G2, zauważyłam, że w tej pozycji nie ma trochę konkretów dla czarnych. I to już to, co mówiliśmy, że czarne trochę tracą kontrolę i w momencie, kiedy one nie zrobią nic konkretnego, to ja będę mieć po prostu figurę więcej, bo te centralne piony wyglądają bardzo ładnie, ale one nigdy się nie ruszą, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. A jeśli czarne stracą kontrolę, to już zaczynałam wierzyć w tę pozycję. Potem sama nie wiem, co się działo w tej partii. Starałam się złapać u siebie tę kontrolę, jakoś tego wszystkiego bronić, ustawić tu wszystko ładnie wokół króla, a potem rozwinąć figury. No i sama nie wiedziałam, jaki czarne mają plan, żeby mi czymś zagrozić i jednocześnie nie wymienić za dużo figur. No właśnie, tak. Bo tutaj w tym momencie to, o czym mówisz, się właściwie zmaterializowało. Groźby czarnych zostały sparowane ruchem F3. Jeżeli zostanie pion na F3 pobity, no to pozycja się upraszcza, wymieniają się figury, nie ma już problemów z królem na G1 i gdzieś tam sobie po kolei te pionki zbieramy. No ale właśnie w momencie, kiedy, no patrząc obiektywnie, wszystko się mogło kończyć, wszystko zaczęło się zaczynać. Bo Jola zdecydowała się na ruch goniec C8 i za chwilkę do straty gońca, przepraszam, gońca czy skoczka, formalnie skoczka miała mniej, tak? Do straty skoczka dorzuciła jeszcze wieżę. No i przyznam się szczerze, że gdybym grał czarnymi, to ja bym się w tej pozycji zakochał, bo uwielbiam takie pozycje. Co mi tam, że mam wieżę mniej, ale jest jechanka, coś się dzieje, może być różnie. Czy ty oceniałaś tę pozycję jako lepszą dla siebie, niejasną, przegraną, bo czasami też się można bać takiego pionka. Jak tutaj się czułaś w takiej sytuacji? Właśnie szczerze nie miałam pojęcia, jak mam to ocenić. Mam wieżę więcej, jednak widać, że czarne mają zdecydowanie rekompensatę i moim takim problemem w tej pozycji jest to, że ja bym chciała oddać trochę materiału nawet za to, żeby jakoś się tutaj rozwinąć, ale nie do końca mam taki jasny sposób, jak mam to zrobić, jak ja mam oddać materiał, jeśli muszę uważać i na piona na F3 chociażby i nie mam nawet jak tego skoczka z D4 troszkę się pozbyć. I nie wiedziałam, że musi być tu dobrze obiektywnie, bo jednak to jest wieża, jednak czarne nie mają takich wprost gruźb, ale z drugiej strony nie miałam jasnego pomysłu, jak mam się trochę tutaj rozplątać, a coraz bliżej było kontroli, więc czasu było coraz mniej. I zaczynało się dziać jakieś, taka dzicz się zaczynała tutaj dziać, że no to zdecydowanie jest pozycja na 3 wyniki, mimo że komputer zawsze pokaże przewagę, tak? Także tak, nie miałam pojęcia, jak to ocenić. Ja bym przeszedł do momentu, który chwilkę później się wydarzył, mianowicie był to moment bodajże tutaj, kiedy, a właśnie, mamy taki moment, czyli ty grasz Hetman G5, grożąc szachem, czyli nie można tutaj pobić, bo tam się kończy tomatem, Jola wraca, żeby tego nie dopuścić i można powtarzać ruchy, ale pierwszą osobą, która z tego rezygnuje, jesteś ty, czyli odrzucasz remis z tej pozycji i za parę ruchów masz przegraną pozycję. Wiadomo, to jest każda połówka na wagę złota na tym etapie turnieju. Co tam się u ciebie pod kopułą zaczęło dziać? No, zdecydowanie wiedziałam, że ja chcę grać to na wygraną. Tak, wiedziałam, że no, mam wieżę więcej. Czarne wciąż nie mają gruźb tak naprawdę, więc ja mogę próbować, no tylko było pytanie, jak ja mam próbować. To jest już 38 ruch, więc zdecydowanie grałyśmy na jakiejś takiej kroplówce.
No i gdzieś mi się ten ruch F4 zaświecił, tylko że taki mały problem nastąpił, że oczywiście największy mój błąd nastąpił w 40 ruchu, jak to zawsze się dzieje. Tak? Zaplanowałam sobie, że pozbędę się tego piona, że F4 nie wygląda dobrze, bo puszczam tego piona E, ale w zamian pozbędę się gońca. Tylko niesamowicie mój mózg zadziałał i ja w momencie, kiedy zbiłam tego gońca, uświadomiłam sobie, że mi będzie wisiał goniec na H6. O czym całkowicie jakimś sposobem to przeoczyłam i w tym momencie uświadomiłam sobie, że naprawdę jest źle. I oczywiście 41 ruch i się okazuje, że mam wielkie problemy w tej pozycji. Ja dodam, że po 40 ruchach dodawane jest 30 minut, więc presja czasowa już nie miała tutaj takiego znaczenia. Przepraszam, że się wtrąciłem. Oczywiście. Bo powstała bardzo dziwna pozycja. Ja mam wieżę więcej, czegoś się pozbyłam, pion na E4 wisi i nawet nie muszę oddawać tego gońca z H6, tak, bo mam goniec G5, ale z drugiej strony po goniec G5 już jakieś D5, tak, i te piony idą po prostu. I ja już nie mam jak się w ogóle z tego wyplątać, a piony nagle ruszyły, bo zagrałam F4 i pozwoliłam tym pionom ruszyć w tym momencie. I gdzieś sobie uświadomiłam, że ja muszę oddać tego gońca, żeby mieć jakąś grę, ale że tu już się nagle ratuję w tej pozycji, także tu były bardzo zmiany kierunków myślenia w tym momencie na pewno. No i myślę, że to zaraz Jola niestety, może dla mnie nie niestety, ale nie wykorzystała tej szansy i patrząc na całą tę partię, myślę, że remis to był jednak może fair wynik po tym wszystkim, co się wydarzyło tutaj. No na pewno Jola myśli na ten temat inaczej, natomiast, tak. Natomiast wiadomo, że były tu wzloty i upadki, tutaj kluczowy ruch. Właśnie to są też takie charakterystyczne momenty, już mówiąc czysto szachowo, choć to tylko sekundkę, tutaj ten ruch skoczek F5 był wyjątkowo nieracjonalny, bo wszystko co czarne chcą zrobić to wymienić hetmany, więc ruch hetman C2 wyjątkowo naturalny, prawda? Grozimy D2, D1, no pozycja musi być wygrana, ale to jakby ty też tutaj powiedzmy zaogniłaś sytuację, bo nie chciałaś się pogodzić z remisem. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze zobaczymy, bo niestety nas goni czas, na 20 mamy rozmowę z Bartoszem Soćko. Chciałbym jeszcze rzucić na partię z Barbarą Goraj, jeżeli to nie problem. Możemy to zrobić? Mhm, oczywiście. Dobra, to ja tutaj na chwilkę muszę szachownicę chyba schować i otworzyć na nowo analizę, bo tutaj jestem technicznie, powiedzmy sobie, ograniczony, no nie tylko technicznie, ale mam swoje ograniczenia. Zobaczymy, czy mi się uda włączyć tę partię. Chyba włączyłem i to jest chyba ta partia. Tutaj Michalina od pewnego momentu nam tę partię wkleiła. Także już włączamy. Udało się. Nie no, Mateusz, jesteś super. No i ta partia grana była w przedostatniej rundzie. Ta partia no właściwie o wszystkim zadecydowała, bo wystarczyłoby, żebyś no, zagrała tę partię zgodnie, że tak powiem, z pozycją, no i byśmy tutaj nie rozmawiali. Wystarczyłoby, żebyś tę partię zremisowała, a przez dłuższy czas wydawało się, że to jest w ogóle nieosiągalne, no a twoje złoto stałoby pod sporym znakiem zapytania. Także co tu się działo w tej partii? To jest bardzo dobre pytanie. Ja po partii nigdy w życiu nie dostałam tak wielu wiadomości o treści albo, że doprowadziłam kogoś do zawału, albo o treści jak po prostu. Tak, bo tutaj no powiem tak, nigdy nie chciałam jakoś się poddawać w tej partii i wątpić, że mogę gdzieś ten remis osiągnąć, bo jednak w każdym momencie no nie było to aż tak łatwe dla białych, bo one gdzieś zawsze przy tych końcówkach ciężkofigurowych trzeba uważać na tego króla i na te wieczne szachy, więc wierzyłam w to, że jakieś triki mogę jeszcze mieć. Chciałam przede wszystkim grać właśnie szybko, żeby doprowadzić do jakiegoś niedoczasu tutaj u Basi, ale nie wierzyłam za bardzo, że ja mogę wygrać tę partię. Tym bardziej, że tyle elementów już tutaj było, które poszły na moją korzyść. Już nie mówię o całkowicie przegranej pozycji, ale też chyba niewiele osób zauważyło, że
pod koniec, kiedy już miałam wygraną, na samym końcu nastąpiło trzykrotne powtórzenie pozycji, którego... A ono w końcu nastąpiło? Bo ja potem próbowałem to sprawdzić i komputer tego nie pokazywał, że tam jest 0-0-0. To tak, by było? Właśnie na czas 24 nie pokazywał, ale Stockfish normalnie już pokazywał i ja to sobie uświadomiłam w trakcie partii. Okej, okay, bo ja siedząc w domu z Martą też do tego doszliśmy, że to jest trzykrotne, więc tak się upewniam, bo już zwątpiłem. Tak, tak. W każdym razie, no to czyli to był ten kolejny zwrot akcji, tak? Tak, tak, to też był tutaj zwrot akcji, bo pamiętam, że no to już było tak, my grałyśmy prawie 6 godzin tę partię, więc nastąpiło to trzykrotne gdzieś pod sam koniec 6-godzinnej partii i nie dziwię się, że Basia tego nie zauważyła, bo to też nie było takie wprost, tak, powtórzenie, to było powtórzenie pozycji nieruchów. Przepraszam, to możemy zaprezentować tak, ten możemy. Moment. To było, jeśli się nie mylę, w tym momencie chwilka, nie, to jeszcze wcześniej, nie, przepraszam, król już był daleko, tak? Tak, czyli to było w końcówce hetmańskiej. I jeszcze dalej. Tak, tutaj. A, teraz. I tutaj właśnie ty zagrałaś hetman B1, żeby nabić czas, wróciłaś, czyli może to jest pierwszy raz jest ta pozycja, tak? Tak, to jest pierwszy. Tu jest drugi raz ta pozycja, ty zagrałaś tak. Przeciwniczka dała szacha i król G2, które zagrałaś za chwilę wygrywa, natomiast wróciłaś królem na F3 i jeżeli teraz nastąpiłoby hetman D7, to mamy po raz trzeci tę samą pozycję, tak? Tak, dokładnie i ja nie byłam pewna tego w trakcie partii, ale wydawało mi się, że tak jest i Basia wtedy miała jakieś 1,5 minuty i przyznam, że to było najdłuższe 1,5 minuty mojego życia, bo ja czekałam, czy ona to zauważyła, czy nie, czy zatrzyma teraz ten zegar, no ale już na zmęczeniu, na krótkim czasie na szczęście dla mnie nie zauważyła tego i wszystko potoczyło się po mojej myśli, więc naprawdę myślę, że coś tutaj sprzyjało w tym turnieju, tym bardziej pod koniec. I na szczęście. No właśnie, bo tak mówiąc, że dostałaś tyle pytań, jak? No to zaczynaliśmy, a to już była długa historia, z pozycji takiej, którą, no myślę, możemy powiedzieć śmiało, Barbara grała tę partię bardzo dobrze. Pozycyjnie zdobyła ogromną przewagę. Tutaj widzimy, że no katastrofa pozycyjna czarnych, słaby goniec, pionek mniej, słaby król. No wszystko, co może pójść źle, to tak naprawdę poszło. A nagle jakimś sposobem, tak jak powiedziałaś, przeszliśmy do tutaj niepotrzebnie. No widzimy, że ta pozycja czarnych się już znacznie poprawiła. To jest no, niebo a ziemia. No ale wygranie tej pozycji nadal się wydaje mocno nieosiągalne, prawda? Co więcej, ona jest prawdopodobnie nadal przegrana. Także no mega dużo tutaj się wydarzyło w tej partii. Ja jeszcze tak zapytam trenera. Trenerze, jak ty przeżyłeś tę partię? No... Ciężko faktycznie. No, najpierw zrezygnowanie, apatia, przyznanie, że będzie ciężko, aż po nadzieję, stres związany z tym, że fluktuowało to wszystko, tak, aż po, no bądźmy szczerze, no też jestem człowiekiem, więc jakieś przekleństwo tam wejdzie od czasu do czasu, ciśnie się na usta, powiedzmy, szczególnie w tej końcówce, no ale potem, no to tylko i wyłącznie, że tak powiem, jakby balonik schodzi, że tak powiem, powietrze i taki, nie wiem jak to będzie, relief, taki ulga taka po prostu, tak, że to już mam to za sobą, powiedzmy, tak, że nadzieja na złoto trwa, no bo bądź co bądź nasze nastawienie było takie, że no ciężko będzie powygrywać wszystko do końca, zwłaszcza, że ta para, powiedzmy, schodziła troszeczkę po pierwszej części turnieju z Michaliny, więc jakby innego scenariusza ja osobiście niż dogrywka, no nie zakładałem, tak, natomiast to, że udało się bez dogrywki, no to no jest to pewnego rodzaju cud, bądź co bądź, tak? Natomiast no bardzo ciężko się to ogląda, no bo po prostu wiadomo, są sekundy, są emocje, ocena pozycji skacze, tak? Człowiek ma swoje pomysły, nawet w tej końcówce już takiej wygranej hetmańskiej, no to trener siedzi i krzyczy do monitora, tak? Po prostu hetman E4, centralizacja i tak dalej. A co na to żona? Nienormalny?
że akurat moi domownicy są pozytywnie zakręceni na punkcie szachów, więc żona krzyczała głośniej, podejrzewam, tak, więc... Okay. Więc tutaj akurat pozytywne same emocje, natomiast no, faktycznie ciężko jest ten, ja mam taką zasadę, którą zawsze łamię, że nie oglądam, tak, więc, a jako, że ją łamię, to zawsze oglądam i zawsze mam z tego tytułu stres, nie? Ja mam w ogóle taką teorię, że trenerzy kadry kobiet w Polsce, no to masowo siwieją, tak, po pracy z naszymi paniami, które są oczywiście fantastyczne, no niemniej jednak jakby patrzeć, tendencja jest zachowana ewidentnie. Ewidentnie. Ostatnich trzech trenerów, których znałem, no to wszyscy siwi tańcy już są. No niezaprzeczalnie doświadczenia z naszymi zawodniczkami są nieproste. Chętnie bym z wami jeszcze dłużej posiedział, ale tak jak mówię, czas nagli. Postaram się przeczytać, bo się przygotowałem, ale oczywiście moje przygotowania zarówno szachowe, jak i życiowe są mniej więcej na podobnym poziomie, więc wszystko jest chaotyczne. Otóż widzowie pytali również na Facebooku, jak wygląda sprawa, znaczy zadawali pytania do Michaliny. I jedno z takich pytań było takie, przytoczę w oryginale, także to nie jest moje pytanie. Julian pyta, czy powinniśmy oczekiwać, by wzorem poprzedniego roku MP było szczytem twoich osiągnięć i pikiem formy, po czym dostaniemy zjazd formy, czy jednak w tym roku na przestrzeni kolejnych miesięcy będzie można się spodziewać kolejnych sukcesów? Czyli no takie trudne pytanie, bym powiedział. Ja myślę, że w szachach i we wszystkim nigdy się nie przewidzi, jak się wszystko potoczy. Myślę, że na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że będzie w tym roku lepiej z moją głową i nastawieniem. Już przeżyłam tamten rok, nauczyłam się naprawdę bardzo dużo w tamtym roku po Mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o nakładanie presji na siebie i wszystkie tematy, o których rozmawialiśmy, także... Myślę, że uczę się na swoich błędach i tu akurat będzie dużo, dużo lepiej i dużo łatwiej. Już znam niektóre z tych rzeczy, także no, będzie lepiej. Wierzę w to, że będzie lepiej. Trenerze? Planujemy zejść z powrotem do 213 i ponownie trzeci tytuł zdobyć. Nie to. To też jest wariant, to też jest wariant. Niestety nie zdążyłem sprawdzić, jak wygląda tabela historycznych zwycięstw tytułu Mistrzyni Polski, ile osób wygrało 3 razy z rzędu. Na pewno nie tak wiele, myślę, że były takie historie, ale jeżeli warunkiem koniecznym jest spuszczenie rankingu do 213, to bym to rozważył. Ja sprawdzałem, wtrącę, były takie przypadki, chyba pani Krystyna Hołuj-Radzikowska, już chyba świętej pamięci z tego, co pamiętam, natomiast nigdy nie zdarzyło się w historii tak, że outsiderka, że ten tak zwany underdog, tak zwany, czyli jakby zawodniczka jakby z dołu tabeli, zdobywałaby 2 razy pod rząd tytuł. Zdarzały się przypadki, że były niespodzianki, ale tylko raz w danym roku jedna dana osoba. Tak, były całe ciągi zwycięstw, takie właśnie ta wymieniona pani Hołuj-Radzikowska potrafiła chyba wygrywać 3 razy pod rząd, przerwa i potem znowu 3 razy pod rząd, tam w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych. Natomiast tak jak mówię, no, były niespodzianki, ale nigdy nie zdarzyło się tak, że zawodniczka z 10 startowym wygrywa, a potem w drugim roku z 9 startowym też wygrywa. Tak, więc tutaj no, na pewno jakiś rekord Guinnessa został pobity ewidentnie. Instant Classic, od razu legendą została Michalina. Robert Włodarczyk pytał, w przypadku Michaliny i trenera ciekawi mnie przede wszystkim sekret jej fantastycznego sukcesu, no ale to mniej więcej opowiedzieliśmy. Ale dalsza część jest ciekawa. Jakie są metody pracy i jaka intensywność? To pokrótce mówiliście. Czy mogę podsumować to tak, jeżeli się mylę, to skorygujcie, że bardzo istotne było przygotowanie debiutowe pod konkretne zawodniczki, ale na pewno coś jeszcze, co? No, myślę, chyba, że to jest sekret kuchni i nie chcecie mówić. Myślę, że konkrety to sekret kuchni, ale ogólnie no nie wiem, czy to się różni od normalnego treningu szachowego, tak, to już to, czego nauczyłam się, myślę, przy naszej współpracy, to, że każdy potrzebuje indywidualnego podejścia do tego treningu i potrzebna jest osoba, która to widzi i nakieruje, jak właśnie pracować.
i nauczyłam się, że muszę pracować nad tym, co u mnie najbardziej odstaje i to robię. A co to konkretnego, to już inna sprawa i to tak, to możemy pominąć, ale... Ja może powiem inaczej troszeczkę, że obiecałem sobie, że na koniec jakby kariery swojej trenerskiej napiszę taką książkę, która będzie miała tytuł roboczy Zostań trenerem szachowym, mówili, będzie fajnie, mówili. I będzie to książka, w której nie będzie ani jednego diagramu, ani żadnego wariantu, poza takimi, które mnie szczególnie załamały, że tak powiem, w życiu. I jakby żartobliwie powiem, że jakby w każdej jakby będzie parę rozdziałów i każdy rozdział będzie dedykowany jednemu zawodnikowi, zawodniczce. Na pewno Michalina będzie miała swój odrębny rozdział, tak? Ale nie będzie on taki załamujący, jak czasami potrafię mieć, że tak powiem, czasami ze studentami. Zawsze jest to humorystycznie, zawsze jest pozytywnie, zawsze jest fajnie. Natomiast tak jak mówię, no każdy zawodnik jest inny. Tak, i są inne przygody, inne potrzeby, tak jak Michalina powiedziała, my moglibyśmy dużo jeszcze sypać, że tak powiem, anegdotami, cały wieczór moglibyśmy siedzieć, że tak powiem, opowiadać, a to jak w czasie tego treningu coś tam wyszło, że tak powiem, humorystycznego na przykład, ale tak poważnie, no to faktycznie ciężko jest mówić, bo to jest bardzo szeroki temat. Ja myślę, że jakby co mnie cieszy najbardziej, to to, że rozwój Michaliny idzie w bardzo dobrym kierunku. To był oczywiście żart z tym, że zamierzamy spuścić ten ranking z powrotem na 200 do 213. Natomiast no, ja bym sobie życzył, żeby była taka sytuacja, że Michalina nie dość, że rozwija się tak fajnie, jak się rozwija teraz, to jeszcze ma zapewnione super wsparcie ze wszystkich kierunków, bo akurat z tego, co wiem, jakby wsparcie najbliższych ma świetne. Wsparcie trenera też może liczyć, nie wiem czy tak świetne jak wsparcie rodzinne, ale jest całkiem w miarę powiedzmy niezłe. Fajnie by było, gdyby także inne siły, że tak powiem, doceniły to, że mają w Polsce, że tak powiem, taką zawodniczkę i jakby się znalazły, nie wiem, fundusze na przykład na to, żeby Michalina mogła więcej jeździć, więcej grać, jakby jakieś zaproszenia się na przykład posypały. I tu nie ukrywam, że liczę troszeczkę na inwencję twórczą naszego Związku Szachowego, tak, który bardzo dobrze sobie radzi w ostatnich latach, nie można złego słowa powiedzieć, natomiast tak jak mówię, no mają tutaj taki mały brylancik i warto by było go tak jeszcze doszlifować. Tak? Sponsorzy wszystkich firm, łączcie swoje siły, utalentowana szachistka chętnie skorzysta i może popromować waszą markę. Tym, myślę, akcentem powolutku będziemy się, a właściwie nie powolutku, bo niestety nie mogę już dłużej się z wami tutaj bawić. Michalino, wielkie gratulacje drugiego zwycięstwa w Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję i myślę, że wszyscy widzowie, którzy są z nami, też mają taką nadzieję, że to będzie troszkę inaczej wyglądało niż w poprzednim roku, że to doda ci skrzydeł i my wierzymy w to, że te skrzydła rozwiniesz z pełną mocą. Także życzę wielkich sukcesów. Trenerowi życzę mniej siły włosów i wielkiej radości z podopiecznej. No i zanim się pożegnamy, to czy chcecie jeszcze kogoś pozdrowić na wizji? Jak nie, to nie. Ja nie lubię, ale może lubicie. Właśnie za każdym razem na to pytanie odpowiadam w sumie tak samo, że jak się ludzi pozdrawia, to się zawsze o kimś zapomina, więc lepiej nie podawać konkretnych osób, więc pozdrawiam wszystkich, którzy byli ze mną przez ten ciężki rok i wierzę, że będzie lepszy w tym roku. A ja pozdrawiam swoją żonę, teściów, rodziców, dzieci, a tutaj nikogo na pewno nie zapomniałem. I kochankę. Szanowni moi widzowie, jeszcze raz wielkie dzięki dla Michaliny, dla jej trenera Wojciecha. Zostawcie łapki pod wywiadem na YouTube. Zachęcam do subskrypcji kanałów Twitch, YouTube. Zachęcam do komentowania. Jak będą pragnienia, to może zaprosimy ten duet jeszcze kiedyś i jeszcze więcej wyciśniemy wiedzy z tych dwóch mądrych głów. Teraz się zwijam. Za 10 minut pewnie z lekkim poślizgiem wchodzimy z Bartoszem Soćką i jego też będziemy maglować, choć z trochę innej perspektywy, bo wiekowo Michalinę i Bartosza dzieli ćwiartka wieku, także troszkę inna rozmowa z troszkę innej perspektywy, ale myślę, że też będzie ciekawe. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.